Dzień dobry. Witamy Państwa na konferencji prasowej. Szanowni Państwo, dwa tygodnie temu razem z Panem Posłem Szczerbą objechaliśmy szpitale tymczasowe, aby zobaczyć, jak są przygotowane do tej trzeciej fali. Wtedy wiele osób, związanych z partią rządzącą, krytykowało. A po co w ogóle, dlaczego posłowie opozycji sprawdzają. Sprawdzaliśmy. I ku naszemu zdziwieniu większość tych szpitali była nieprzygotowana, a wszystkie, które odwiedziliśmy, były zamknięte. Odwiedziliśmy Kielce, gdzie nie było nawet łóżek w szpitalu tymczasowym, choć wojewoda wcześniej robił konferencję prasową, a później łóżka wywieziono. Kontrolowaliśmy Kraków, który został, który był zamknięty. 35 milionów koszt szpitala tymczasowego. Sprawdziliśmy, co się dzieje we Wrocławiu. Bo to najdroższy szpital tymczasowy, 75 milionów. Uruchomiono w momencie, kiedy przyjechaliśmy. Sprawdziliśmy radom, który był nieprzygotowany przez jedną ze spółek ministra Sasina na polecenie jego, miała być ta, ten szpital tymczasowy przygotowany. No i oczywiście szpital, sprawdziliśmy szpital tymczasowy na narodowym. Tym szpitalem się zajmujemy już od samego początku. Szanowni Państwo, i od tego szpitala zaczniemy. Chcę postawić tezę. Że mamy do czynienia z trzecią falą i trzeci raz rząd Prawa i Sprawiedliwości nie jest przygotowany do walki z koronawirusem. Szanowni Państwo, 1200 łóżek miało być w szpitalu tymczasowym na stadionie narodowym. 900 stoi wolnych, a karetki odbijają się od szpitala do szpitala. Mamy prawie zajęte wszystkie miejsca w Warszawie. Karetki jeżdżą po 100, po 150 kilometrów. A zdarza się tak, że karetki wyjeżdżają poza województwo mazowieckie z pacjentami. Tak przygotował nas PiS w stolicy naszego kraju i na Mazowszu do walki z koronawirusem. Szanowni Państwo, Płock, Półtusk, nowe miasto, Gorzew, a nawet oddalone o 160 km. Lipno w województwie kojawsko-pomorskim to są te miasta i miejscowości, gdzie trafiają warszawscy pacjenci, którzy w szpitalach w stolicy nie znajdują miejsca. Szanowni Państwo, konsekwentnie od miesięcy monitorujemy przygotowanie i funkcjonowanie szpitali tymczasowych. Od samego początku. Od wiosny, będąc przekonani, że wzorem Lombardii te szpitale powinny powstawać i powinny być gotowe na drugą falę pandemii. W drugim tygodniu listopada był gotowy tylko jeden szpital Szpital Narodowy. Decyzja premiera była bardzo konkretna. 3 listopada pan premier Morawiecki określił gotowość Szpitala Narodowego, jeśli chodzi o liczbę łóżek. Na 1200. Szanowni Państwo, jest to kolejny dzień, kiedy Szpital Narodowy, mając pełną infrastrukturę, mając zainwestowane miliony złotych, udostępnia 318 łóżek, mimo tego, że decyzja premiera obligowała go do 1200 miejsc. Znowu karetki w Warszawie odbijają się od sorów. Nie ma miejsc w warszawskich szpitalach. Wojewoda mazowiecki tylko w sześciu szpitalach należących do miasta stołecznego Warszawy przejął 400 łóżek. Co to, to znaczy przejął 400 łóżek? To znaczy, że 400 pacjentów na oddziałach chirurgicznych, neurologicznych, geriatrycznych, internistycznych nie będzie leczonych. Zadajemy kluczowe pytanie, jak to jest możliwe, że 900 łóżek na Szpitalu, w szpitalu Narodowym stoi pustych, a warszawscy pacjenci wożeni są do lipna w, w województwie kujawsko-pomorskim, 160 km. To sytuacja, szanowni państwo, nie bywała. Ale mamy też inną tezę, że Szpital Narodowy nie jest gotowy. Tak samo, jak i inne szpitale w całym kraju. Teraz następny szpital, szanowni państwo, szpital tymczasowy w Łodzi. Szanowni państwo, 19 lutego minister Niedzielski ogłasza trzecią falę. 12 marca wojewoda łódzki wydaje decyzję, aby szukać wolnych miejsc i zwalniać łóżka w miejskich szpitalach. 12 marca. Dopiero wczoraj Dopiero wczoraj uruchomiano szpital tymczasowy w Łodzi. Co oznacza zwalnianie urzek w szpitalach miejskich? Oznacza to wprost, że zabiegi i operacje, które miały być przewidziane w miejskich szpitalach w Łodzi, były odwoływane, żeby osoby z chorobą COVID-19 mogły się znaleźć. Ale dlaczego dopiero wczoraj szpital tymczasowy został otworzony, skoro był już gotowy w listopadzie, według informacji pana ministra Niedzielskiego? I kolejna zagadka. Szanowni Państwo, 300 łóżek w szpitalu tymczasowym w Łodzi. Ale zajętych tylko 56. Mamy analogiczną sytuację jak w szpitalu narodowym, tylko na nieco niższą skalę, ale proporcje te same. Pan minister mówi, że ma setki miejsc w szpitalach tymczasowych, ale kiedy trzeba położyć tam chorych na COVID-19, to ich nie kładzie. Szanowni Państwo. Szpital Narodowy miało być 1200 łóżek, jest dostępnych 318. Szpital Tymczasowy w Łodzi miało być 300 łóżek, jest dostępnych 56. Ale to nie wszystko. Szpital we Wrocławiu. Najdroższy szpital, który kosztował 75 milionów złotych. Zamknięty do 9 marca. Na skutek naszej wspólnej interwencji z panem posłem Jońskim. Otwarty w dniu naszej kontroli poselskiej. Szanowni Państwo, przypomnijmy, ile ten szpital tymczasowy we Wrocławiu przy ulicy rakietowej, rakietowej miał mieć dostępnych miejsc. 400. Szanowni Państwo, ile jest dostępnych miejsc w szpitalu tymczasowym we Wrocławiu? 95. To jest umowa, którą podpisał wojewoda ze szpitalem uniwersyteckim we Wrocławiu na ile? Nie na 400 łóżek, na 95 łóżek, na obsługę 95 łóżek, w tym żadne z tych łóżek nie jest łóżkiem respiratorowym, nie jest łóżkiem oddziału intensywnej terapii medycznej. Szanowni Państwo, kiedy byliśmy w Kielcach dwa tygodnie temu i pokazywaliśmy, że jest szpital tymczasowy, który kosztuje milion dwieście, bez łóżek, bo łóżka wywieziono, no to część polityków pisu drwiło. Szanowni Państwo, dzisiaj również jest zamknięty. Być może będzie otwarty w sobotę. Być może. Ale pokażmy dalej. Tarnów. To jest miasto, gdzie również szpital tymczasowy powinien już być. Powinien już funkcjonować. Odpowiada również jedna ze spółek Skarbu Państwa. Zapłacono 20 milionów za szpital tymczasowy. Nie działa. Wiecie Państwo, jaka jest odpowiedź od spółki, która organizuje ten szpital? Że potrzebuje 30 dni na uruchomienie, bo dostała dopiero informację. Miesiąc czasu. Być może oni się przygotowują, ale do czwartej fali, bo na trzecią nie będą gotowi. To jest Tarnów. Szanowni Państwo, ale Tarnów to nie wszystko. Szpitale. Tymczasowe nie są nadal otwarte, chociażby w Szczecinie. Jeden ze szpitali tymczasowych, tam zlokalizowany w Halinetto, nie jest otwarty do dzisiaj. Ale poza Szczecinem jeszcze jest województwo śląskie. Dzisiaj rzecznik Ministerstwa Zdrowia mówił o tym, że najtrudniejsza sytuacja jest na Mazowszu i najtrudniejsza sytuacja jest na Śląsku. Do tej pory nie został otwarty. Szpital w Pyżowicach, szpital na lotnisku. Słyszymy, że szpital w Pyżowicach być może zostanie otworzony dopiero pod koniec tego tygodnia, choć nie jest to potwierdzona informacja. Szanowni Państwo, Katowice. Szpital tymczasowy w Katowicach od kilku dni przyjmuje. Przyjęto 120 pacjentów na 400 i wstrzymano przyjęcia. Jeden z lekarzy napisał notatkę do wojewody są cztery salowe, cztery pielęgniarki i kilku lekarzy. Nie są w stanie pracować w takich warunkach. Chcemy pokazać, że rząd nie przygotował nas do trzeciej fali, ale też naraża życie i zdrowie tych lekarzy i medyków, którzy dzisiaj w pocie czoła pracują, żeby ratować ludzkie życie. Jak można szpital tymczasowy otwierać w Katowicach z obsługą czterech Salowych czy czterech pielęgniarek na 400 osób. To jest po prostu niemożliwe. Lekarze wstrzymali przyjęcia tego szpitala, bo nie miał kto przyjmować. Pan Wojewoda dopiero teraz rozmyśla, co w tej sprawie zrobić. Szanowni Państwo, i szpital w Płocku, szpital tymczasowy w Płocku, który stworzyła spółka Orlen, spółka pana Obajtka. Udostępniono 56 miejsc. Natomiast jak wygląda sytuacja? Sytuacja wygląda tak, że w piątek w szpitalu tymczasowym w Płocku ponad 30 pacjentów obsługiwał jeden lekarz. Po prostu, mając nawet do dyspozycji 56 miejsc, nie przyjmowano kolejnych pacjentów, ponieważ jeden lekarz nie jest w stanie przyjmować pacjentów, badać, leczyć i wypisywać kart zgonu wtedy, kiedy następują zgony, ponieważ wszyscy, szanowni Państwo, wiemy że te pierwsze 11 miesięcy tego roku to jest dramat. Szanowni państwo, w ciągu tych 11, 11 tygodni. W ciągu tych 11 tygodni tego roku zmarło o 22 239 osób więcej niż w roku poprzednim. Szanowni państwo, ale chcemy również powiedzieć o jednej sprawie. Brak gotowości szpitali tymczasowych. Działanie w niepełnym zakresie, można powiedzieć na pół gwizdka, Powoduje również to. Powoduje to, że wojewodowie, tak jak wojewoda Mazowiecki, podejmują skrajnie nieodpowiedzialne i szkodliwe decyzje. Przez cały weekend podejmowałem interwencje poselskie wobec ministra niedzielskiego i wobec wojewody Radziwiła. Decyzja o tym, żeby zablokować dla pacjentów covidowych miejsca na oddziale intensywnej terapii i inne łóżka w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc, to, był, to była zbrodnia. To była perspektywa odwołania kilkudziesięciu zaplanowanych operacji wobec chorych na raka, niedrobno, niedrobnokomórkowego raka płuca. Jest to jedyny ośrodek w tej chwili, tak naprawdę poza Of, który prowadzi tego typu operacji. Udało się doprowadzić do pewnego kompromisu, ale oczywiście jest to kompromis nie satysfakcjonujący, ponieważ wojewoda nie wycofał się w tej skali ze swojej decyzji. Jest to kolejny przykład szkodliwego działania wojewody mazowieckiego. Szanowni Państwo, jak już jesteśmy przy spółce Orlen. To warto wspomnieć o szpitalu, który Orlen miał zbudować. Zbudował, ale okazuje się z ogromnym poślizgiem w Ostrołęce. Szanowni Państwo, szpital na 192 łóżka, ma pacjentów 18. Chcę zwrócić uwagę, że pan minister Wojewoda wydał decyzję 11 marca, ale szpital nie mógł być otwarty, bo nie był przygotowany. Nie był przygotowany m.in. jeśli chodzi o urządzenia tlenoterapii. Dlatego. W ostatniej chwili próbowano w jakikolwiek sposób tę sytuację naprawić. 18 na 192 Ostrołęka jest w województwie mazowieckim. To tutaj jest również od kilku dni lockdown, i tutaj faktycznie brakuje miejsc w szpitalach. Dlaczego w takim razie? To jest kolejny szpital tymczasowy, który jest wypełniony tylko w niespełna 20%. Dlaczego? Na to pytanie chcę państwu bardzo wyraźnie powiedzieć. Będziemy chcieli odpowiedzieć jutro z panem posłem Szczerbą we Wrocławiu. Tam, gdzie jest najdroższy szpital tymczasowy, który jest obłożony tylko 25%. Tam rozpoczynaliśmy naszą kontrolę i tam pokażemy, dlaczego i postawimy tezę i zadamy pytanie panu ministrowi Niedzielskiemu, bo wydaje się, że w dokumentach jest odpowiedź. Dlaczego jest tak, że te szpitale tymczasowe po prostu są puste. Mamy do czynienia z papierowymi łóżkami. Na papierze te łóżka są, ale oficjalnie ich nie ma. Jak karetka, jak ratownik medyczny chce przywieźć pacjenta, to okazuje się, że jest odsyłane od szpitali tymczasowych, które rzekomo te łóżka mają. Szanowni Państwo, ale to nie wszystko. Również w porozumieniu z klubem Koalicji Obywatelskiej, z panem posłem Jońskim uruchamiamy również monitoring poselski w ochronie zdrowia. Udostępniamy stronę internetową koronawiruspomagamy.pl. Koronawirus gdzie znajduje się formularz, w którym każdy i każda medyk i pacjent może zgłosić nieprawidłowość. Jeżeli są sytuacje takie jak w Instytucie Gruźlicy Chorób Płuc, kiedy z dnia na dzień wojewoda podejmuje szkodliwą decyzję, która powoduje w konsekwencji odwoływanie operacji onkologicznych. Jeżeli mamy do czynienia z tego typu sytuacjami, kiedy szpitale tymczasowe, które powinny być pełne i, pełne i powinny być w gotowości, bo kosztowały te wszystkie szpitale tymczasowe łącznie blisko miliard złotych, bardzo prosimy wszystkich o zgłaszanie tego typu nieprawidłowości. Najważniejszymi sprawami z panem posłem Jońskim zajmiemy się osobiście w ramach interwencji poselskich. Nie może być tak i na to nie pozwolimy, żeby rok 2021, na co pokazują również statystyki tych pierwszych 11 tygodni tego roku, te 22 tysiące dodatkowych zgonów, był kolejnym rokiem rekordowym. Chcemy patrzeć tej władzy na ręce, ponieważ nie mamy do niej elementarnego zaufania, chaos i zaniedbania. Chaos i zaniedbania w pierwszej fali pandemii Chaos i zaniedbania w drugiej fali pandemii, i chaos i zaniedbania w trzeciej fali pandemii. Obserwujemy to od wielu miesięcy. A dziś apelujemy do pana ministra Niedzielskiego jak najszybsze otwarcie całego szpitala narodowego. Przypomnijmy, 900 łóżek jest wolnych. Na co czekacie, skoro karetki odbijają się od szpitali do szpitali? Zwykłe szpitale pękają w szwach, a szpitale tymczasowe świecą pustkami. O co tu chodzi? Do pana ministra Niedzielskiego niech otwiera Szpital Narodowy jak najszybciej. Jeśli są pytania, to bardzo proszę, jeśli nie ma, to bardzo dziękujemy. Zapraszamy jutro państwa na spotkanie we Wrocławiu.